witam wszystkich w drugiej części Let's Play Risen. Jak widzicie, mój ekwipunek troszkę się zmienił, bo po prostu pozwiedzałem sobie te wszyściutkie tutaj krzaczki i stoczyłem naprawdę kilka ciężkich walk, na przykład jak z wilkiem, z wygłodniałym wilkiem, to naprawdę był skurczysynek twardy. Jeszcze z jakimś innym stworkiem, nieco słabszym, ale nie pamiętam jak on się zwał. Zdobyłem sobie ten oto mieczyk, zardzewiały miecz, obrażenia 10. Zaraz, ale przecież obrażenie cię... Nóż ma 12. Ej, no to ja sobie biorę nóż, no wiadomo. Dobra, pogadajmy z nią. Którym się tu zgada? Aha. Lewy przycisk, spoko, jestem gotów, chodźmy. No ja wiem nawet gdzie. Spoko. Spoko, dobra. Już oczyściłem trochę tą drogę. Przy okazji pozbierałem sobie troszkę zielska, którąś miksturkę mięska, takie różne pierdółki, które nam się na pewno przydadzą. Oj, coś mi tutaj... Ej. Kursor. Ej, no co jest, kurwa? No po chuj mi ten kursor teraz tutaj wyskakuje. Fuck. Brzydko to będzie wyglądać. Bardzo brzydko, no fuck. Na kompasie. Już, uspokoiłeś się? Dobra, chyba już możemy iść dalej. Właśnie tutaj był głodny wilk, który sobie jadł strażnika miejskiego. To było dla mnie dosyć zaskakujące. Ale i bardzo fajne, spoko. Oczywiście dobrze, że tu są kieszenie bez dna, to lubię. Co będziemy zbierać wszystko, co się da. A i w poprzednim... Oj. No. Tak. Ona coś tam zagadała. Miałem powiedzieć, że w poprzednim odcinku mówiłem wam, że Risen jest bodajże z 2010 roku. No niestety troszkę się pomyliłem, bo jest z 2009 roku. O, tam jest kolejny wilczek, więc wybaczcie mi to przejęzyczenie. Niestety muszę tak zapisywać, gdyż... Ale nie, zaraz, nie muszę. Bo nie mogę sobie tego przestawić, a miałem frapsa pod F9, ale teraz mam frapsa pod F12. Znaczy F12 teraz fraps. Jest spoko dźwięk, troszkę muzyczkę podgłośniłem, bo dosyć cicho była. Tutaj na razie nie będziemy wchodzić tam. Lepiej się tam nie pchać. Ajajajajaj, kurwa, wziąłem szybkie wczytanie. Oh shit. Nie, czy szybki zapis? Fuck. Co to było? Mam nadzieję, że szybki zapis. Proszę, szybki zapis. Szybki zapis, spoko, dobra. No, come on. O, kurwa, mam troszkę... Tak, już żem się pobawił. Jest jakiś strasznie wytrzymały. Dobra, ale coś mi FPS-y strasznie lecą. Tarcza, dobra, ładnie. Walka tu mi się na razie podoba, jest fajnie. Fajnie, naprawdę. Pozbierajmy wszystko, co się da, standardowo. Musimy wszystko zlucić. Do beczek się nie da zajrzeć. Dobrze, spoko. Dla pewności jeszcze wybaczcie, ale początki zawsze takie są, że trzeba się po prostu przyzwyczaić do wszystkiego. Kurwa, F9 to jest szybkie wczytanie, fuck. F8 jest szybki zapis. No właśnie, kurde. Muszę to zapamiętać, żeby mi się czasami nie pojebało, bo... Oj, to by było naprawdę nieprzyjemne. Wydaje mi się, że chyba musimy się troszkę podleczyć jakimś zielskiem. Punkty życia. Weźmy sobie to. O właśnie, dobra, jeszcze to znajdziemy na pewno. Więc bez obawy. Oczywiście.
Dobra, chodź, Sara. Bo widzę, że ty nie wiesz bardzo, co masz robić. A właśnie, z czymś takim walczyłem też. To jest dosyć wkurzające, powiem wam szczerze. O, młody żądło szczur. Czyli pewnie odpowiednik kretoszczura z Gotika, tak mi się wydaje. A i widzimy tam jakiś domek, fajnie. Złota moneta, spoko, jagody. Słaba mikstura lecznicza zawsze. Tutaj coś jest? Nie. Tutaj nic nie ma. I więc idziemy dalej. Tutaj wygląda na jakąś opuszczoną chawilkę. O, tutaj roślina lecznicza, dzięki. Oj, coś jakieś brzydko wygląda nasz bohater. No właśnie. Spoko. Dobra, szczury, myślę, że bez problemu. Jeszcze bym chciał zobaczyć. Aha, zapisuję się w dzienniku. Spoko, bardzo mnie to cieszy. Ale widzę, że tutaj coś jest. No, widzę, że tam jest. Pozwiedzamy sobie wszystko, bo jestem strasznie ciekaw, co tutaj nas czeka. Bardzo, bardzo na razie ta gra mi plusuje u mnie. Pnia, a nie, 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 nie chcemy siadać. Fajnie, ognisko. Aha, patelnia, no. To dobra. O, kuferek. 16 złotych monet, weź wszystko. Mikstura many, kapelusz wróż. Plus zręczność, zajebiście, piła. To oczywiście zostawimy sobie na koniec te różne rzeczy, które dodają nam na stałe jakieś bonusy. Bo na początku nie warto ich zużywać, bo będziemy chyba drożej płacić u nauczycieli. Przynajmniej mam nadzieję, że to jest podobne jak u Gotika. Oj, znowu. Fuck. Dobrze. Zobaczmy, co jest za... Aha, słyszałem, że beczka z wodą uleczy nas, tak? W jakim stopniu? O, bardzo proszę. To mi się podoba. Spoko. I jeszcze raz. No i zajebioza. Tutaj też jest jakaś... Aha, tam jest wilczek. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie jeszcze troszkę podekspić. Dobra. Oczywiście gram na poziomie normalnym, żeby nie było za łatwo i żeby nie było za trudno. No, teraz twoja kolej. Oj, 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 oj. Żeś się za bardzo chyba rozkręcił. Oczywiście tutaj jagody. Tutaj nic więcej zakładam, że nie ma, więc spadajmy stąd i chodźmy wreszcie do tego domu, bo ja tak sobie... A nie, 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 poczekajcie, ziele lecznicze. Ja sobie tak rozkosznie chodzę, ale mamy zupełnie co innego do roboty. Grog, spoko. Łóżko, o, klucze są jakieś. O, jakieś zadanie nam się odznaczyło. Miotła, weźmy wszystko. Tutaj jest jakiś kufer, zaraz do niego zajrzymy. Tylko pogadajmy z nią. Chyba od dawna nikogo tu nie było. O, właśnie mam klucz. No właśnie. Spoko. Dobrze, dobrze. Poczekajcie chwileczkę, bo nie wiem... Grafika... Nie, tutaj... Dobrze, wszystko jest. Nie rozumiem, dlaczego mi tak czasami te cutscenki brzydko wyglądają.
Co tutaj jest? 6 sztuk złota. Miksturka, świetnie. Woda, świeża woda. Dobra. Mleko. O właśnie, patelnia. Właśnie, to się nam przyda. Ciekaw jestem, ile nam zostało. O, już wbiliśmy poziom. Patrzcie. Punkty nauki. Fajnie, zajebiście. Teraz mu wystarczy, że musimy znaleźć jakiegoś nauczyciela. Spoko. Tutaj nic nie było? Nie. Udało mi się otworzyć skrzynię. No troszkę złota było. No ja akurat nie za bardzo. Dobra, czyli mam ci mięso. O, jest surowe mięso. No proszę. Proszę, proszę. Tylko ile ty chcesz tego mięska? A, widzę, że tutaj dzienniczek jest trochę podobny jak w Gotiku Trójeczce. Spoko, może być. Jeden kawałek ci starczy, tak? Dobra. 5 kawałków. Ile będziemy na to czekać? Dobra. 4 kawałki. Mam nadzieję, że ona weźmie jeden, a nie od razu całe mięso mi zapieprzy. No ja myślę. No i rybka oczywiście. No, wiadomo. Dobra. Ile mamy tego? Sobie zobaczmy tutaj. 5, 4, 1. Jedno, tak? No co ty myślisz? Iść dalej w głąb wyspy. No właśnie. Dobrze, wrócę po ciebie, gdy rozejrzę się po tym miejscu. Rozejrzę się po tym. Dobrze, wrócę po ciebie, gdy rozejrzę się po tym miejscu, tak? Jak chcesz. Nie, no tak powiemy do niej. Będziemy sympatyczni. No, na siebie też będę uważał. Tak. I witamy, rozdział pierwszy, zakazana wyspa. Proszę, jak pięknie, spoko, mam jakieś zadanie. Porzucony i samotny. To idziemy dalej, hen przygodo. Ojojoj. Pytanie, czy tutaj coś już na nas czyha? Czy nie za bardzo? I na razie wygląda grzyb many, weźmy sobie. Na razie wygląda spoko. Aha, sęp jest. Nie, sęp to jest żaden przeciwnik. Tak, a się dam zabić. Ej, kurde, wilk mnie nie trafił, a taki sępik mnie trafił. Grzyb many, proszę bardzo. Czy tutaj jest coś? No proszę, grzybek. Grzybek many. Nie, no będziemy na początku trzeba zbierać wszystko w takich RPG-ach. To jest proste. I powiem wam, że to jest nawet przyjemne takie zbieranie. Dobra. Już go wyczailiśmy. Spoko. Czy tutaj ty coś chowałeś tutaj przed nami? Nie bardzo. Dobrze, idziemy dalej. Ojojojoj, szalej druida. Czyżby to była skrzynka, z którą nic nie można zrobić? No trudno. Jakoś to przeżyjemy. No i patrzcie, widzę jakąś świątynię. FPS muszą oczywiście odczekać troszkę. Dobrze. Ojojoj, co to? What the? Come on.
Ale nie uciekaj jak do mnie rozmawiasz, ty kurde szmato. Troszkę mnie dziwi, dlaczego za wszystko dostajemy po 50 expa. Dobrze, weźmy sobie to. A nie, nie, fuck. Nie, dobrze, dobrze. Pytanie, czy my chcemy tutaj na pewno wchodzić? Jest troszkę ciemno jak w dupiu. Ale żeśmy się wjebali. Zajebiście, naprawdę świetnie. Ale nie zauważyłem tego, czyli to było dosyć. Co to jest? Traktowa skrzynia. Możemy ją otworzyć? Pewnie, że może. Mana, woda, pochodnia, świetnie. Jestem bardzo ciekaw, jak tutaj wygląda sprawa z pochodniami i oświetleniem w jaskiniach. Aha, prezentuje się ładnie. Dobra. Oko 10 sztuk złota, jak najbardziej. Winko, proszę bardzo, kolejna pochodnia. Świetnie. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj już nic nie ma. Weźmy tą dźwignię i wydostajmy się. O, odblokowano osiągnięcie, bardzo fajnie. Grzybek many, jak najbardziej. O, kolejny grzybuś. Spoko. Chyba tędy wyjdziemy bez większych problemów. No i teraz muszę uważać. No patrzcie, no. Wcale bym nie powiedział, że tutaj można spaść. Naprawdę. Nie no, fajnie to zrobione, nie powiem. Teraz takie jedno pytanie. Czy pochodnia... Możemy ją... nie możemy. Aha, czy pochodnie? Nie no. Nie możemy jej schować, tak? No trudno. Trudno, trudno. Chyba, że możemy, ale ja jeszcze nie wiem jak. To też jest bardzo prawdopodobne. O, nasz przyjaciel. No, 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 młody. Dobra. Nie czekałeś, ja też nie będę. Znaczy, ty czekałeś, ja nie czekam. Ej, no chowaj to grzecznie. Mhm. Pozbierajmy sobie wszystciutko stąd. Ja wiem, że to może się wam wydać troszkę na początku nudne, ale wolę mieć to wszystko zebrane, niż nie mieć i potem się cofać tutaj. Oho, ho, ho, ho. Widzę, że tam są dwie te ważki. Spoko, spoko. Troszkę się podkarmimy. Zapiszemy. I lecimy. Dobra. 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 Okej, okay, spoko. Nie było jakimś trudnym wyzwaniem, ale zawsze 100 expa za friko. Tutaj widzę, że jakieś zielsko jest. Dobra. Tutaj jeszcze coś było. A tutaj już nic nie ma. Spoko, idziemy dalej. Skaczemy sobie. Przydałoby się jakiś nowy pancerzyk. To znaczy, nie nowy, tylko w ogóle jakiś pancerz, bo w ogóle nic nie mamy na razie. I kolejny domek. Czyżby znowu opuszczony? Coś mi się już nie wydaje, żeby był ten opuszczony. Tego nie możemy. Ale to możemy. Oj, 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 dzik jest. Oj, 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 nie wiem, czy ja sobie z dzikiem dam radę. Spróbujmy, to będzie nasze wyzwanie. Oj, 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 raczej nie widzę tego za dobrze. O, shit. Wcale tego nie widzę, powiem wam szczerze. Nie, 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 to jednak przesadziłem. W ogóle ta tarcza nic nas nie chroni przed tymi uderzeniami dzika.
Dzika sobie odpuścimy na razie, no trzeba zbastować, ale dobrze, dobrze, wiadomo, że lepiej się trzymać głównych dróg, bo jednak jeszcze można dostać w pierdul. Pozbierajmy sobie nasze zielsko i się nie zapuszczajmy tam. I chodźmy, beczka z wodą, to jest fajny motyw z tą beczką. Mam nadzieję, że one będą poustawiane dosyć często. Tak jest, dzięki. Spoko, luz. Hej, spokojnie, nie jestem groźny. Nie wiem, gdzie tak naprawdę jestem. Mój statek zatonął. Wylądowałem na plaży. Właśnie, tak mu powiedzmy. Aha. No to źle słyszeliście. No właśnie. You're lucky they didn't catch you and throw you overboard, or worse, turn you into one of them. Someone or something is looking out for you, and I ain't gonna mess with that. But don't stretch your luck. Białe szaty, powiadasz? If you want my advice, then find yourself a good weapon. You won't get far without it. Dobra. There may be something around here. Have a look. Come back to me when you found something. Fajnie, mamy się rozejrzeć, tak? Po twoim domku. Credence. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, jak ci coś zajumiemy. Bełt, spoko. Mikstura regeneracji. Klucz. Ciekaw jestem, do czego ten klucz. Tutaj już nic nie ma. Ale pewnie na górze coś będzie fajnego. Surowe mięso. Fiolka, chlebek. Ławka, nie? Rum, tak? Tam był rum? Chyba tak. Kufer, bracie, co ty masz tam w kufrze? Ej, miecz, właśnie. Obrażenia cięte 15, zajebiście, strzała. Bierzemy wszystkie, bełty, wszystkie. Wytrych, wszystkie. Mała mapa wyspy, zajebiście, mamy mapę. Kolejne osiągnięcie, kartograf. Aha, my przyszliśmy z dołu, tak? Stamtąd my przyszliśmy. No dobra. Na razie trochę nie ogarniam tego, ale damy sobie radę. No i chyba będziemy tak, będziemy kończyć to. Jeszcze jedno, weźmy sobie... O, właśnie, ma 15. Weźmy sobie, no, teraz już jakoś wyglądamy, chociaż jeszcze ta tarcza jest taka dupowata. Ale na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Mi bardzo się podobało. Ta gra na razie jest dla mnie zajebista. Więc wiecie, co robić. Komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!